W listopadzie 1936 roku brygady międzynarodowe zostały skierowane do obrony Madrytu. Ze względu na braki zaopatrzenia, braki wyposażenia, ten mundur, który mam na sobie, w zasadzie nie zawiera elementów wyposażenia hiszpańskiego, z wyjątkiem karabinu i z wyjątkiem beretu. Zaczynając od butów, mam na sobie buty produkcji szwedzkiej. Wykorzystywano obuwie bardzo różnych marek, również cywilne. Nie było ono w żaden sposób regulaminowe. Podobnie spodnie, również często cywilne ubrania z magazynów, czasami spodnie wojskowe, jednak bardzo rzadko. Podobnie koszula, którą mam na sobie, jedynie kolor to był zwykle czarny albo ciemnogranatowy. Mam na sobie też elementy wyposażenia wojskowego, skórzaną kamizelkę, tak zwany jerkin. To jest kamizelka brytyjska z I wojny światowej. Republika zakupiła dużą partię elementów wyposażenia z demobilu brytyjskiego, więc najbardziej charakterystycznym elementem wyposażenia żołnierzy brygad w listopadzie 1936 roku były właśnie te brytyjskie jerkiny. Mam na sobie również ładownicę brytyjską z demobilu pierwszowojennego. To jest ładownica często wykorzystywana przez oficerów piechoty. Również bandoliery, w tych bandolierach łódki z nabojami, ułatwiające szybsze ładowanie karabinu. Karabin to Mauser typ hiszpański. Najczęstsze były Mausery model 1916 lub Mausery 1893, pamiętające jeszcze wojnę hiszpańsko-amerykańską. Chlebak, również bardzo często torby cywilne były wykorzystywane w charakterze chlebaków, chusta czerwona na początku walk wykorzystywano, później z niej rezygnowano, no ponieważ stanowiła podczas walki bardzo łatwy cel. Raczej wykorzystywano je w celach propagandowych, podczas defilat, przemarszy, apeli i tak dalej. No i na głowie beret, berety różnego typu, zwykle berety cywilne, także tak zwane baskijskie, przez dąbrowszczaków noszone w najróżniejszy sposób, też nieregulaminowy. Najczęściej były to berety czarne, granatowe, ale również zdarzały się w kolorze khaki czy piaskowy. To wyposażenie uzupełnia jeszcze kolejna broń, nóż okopowy. Ten akurat nóż okopowy jest to demobil niemiecki z I wojny światowej. Często mieszano elementy wyposażenia różnych armii. Nie jest to wyposażenie wygodne, dlatego już na początku roku 1937 zaczęto uzbrajać brygady międzynarodowe i wyposażać w elementy uzbrojenia armii hiszpańskiej, jak również nowocześniejsze elementy wyposażenia z demobilu innych armii.